I rozpoczynamy od meczu rozegranego w Seulu 2 lutego tego roku. Korea grała z zespołem Kuwejtu. Czwarty zespół ostatnich mistrzostw świata skrzętnie skorzystał z atutu własnego boiska, pokonując rywali 2-0. W 24 minucie bramka Lee Dong-goka. Prowadzenie Koreańczyków 1-0 w tym meczu. A w 81 minucie spotkania Lee Jung-pyo ustala rezultat na 2-0 dla gospodarzy. Koreańczycy zdobywają ważne punkty w meczu z zespołem Kuwejtu. W tej grupie jeszcze Arabia Saudyjska i Uzbekistan walczyły o prawo gry na boiskach w Niemczech.